Dzień dobry. Dzisiaj Polska Fika o chocholim referendum. Chyba bez precedensu połączenie w Polsce wyborów i referendum. Co na ten temat można powiedzieć, jeśli przyjrzeć się językowi pytań, tak zwanych pytań referendalnych? Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kilka słów. Referendum zostało 2 dni temu zatwierdzone przez polski parlament. Partia Jarosława Kaczyńskiego doprowadziła język polski do stanu, który śmiało chciałbym określić chocholim. To określenie chocholi język polski to nie jest styl mówienia, to nie jest też symbol, tak jak symbolem był chochoł w Weselu Wyspiańskiego. Chocholi język polski to jest estetyczno-moralna jakość publicznego języka w Polsce. Najbliżej chocholemu językowi do nowomowy Orwella, i to podobieństwo było już zauważane, zwłaszcza przez recenzentów i komentatorów wspaniałego opracowania zacnych autorów Dobrej Zmiany, Katarzynę Kłosińską i Michała Rusinka. Myślę tutaj o książce wydanej w 2019 roku przez Znak pod tytułem Dobra Zmiana, czyli jak rządzić światem za pomocą słów. No bo faktycznie ten język jest, tak jak u Orwella, językiem manipulacji. Na to też wskazywał Michał Głowiński w kilku tomach o nowomowie PRL-u. Różnicą jednak zasadniczą jest to, że totalitarna władza nowomowy orwellowskiej rozwija się w warunkach monopolu publikacyjnego, zaś chocholi język istnieje jeszcze w kontekście wielogłosowości i polifonii nadawców kodów. Jednak najważniejszą cechą charakterystyczną, myślę tutaj o polifonii nadawców kodów w tym sensie, że ta wielogłosowość jest zapewniona choćby przez wolny internet. Wolny w znaczeniu swobodny. Najważniejszą cechą charakterystyczną tego języka, chocholego języka, jest odwracanie znaczeń i ich wydrążenie. Ja wiem, że filozoficznie to jest taki dopisek. Zwolennicy dekonstrukcji mogą powiedzieć, że stałość znaczeń jest fikcją, ale ja filozoficznie nie zgadzam się z tezą nieskończoności kontekstu, tak jak to jest u Derridy. Bliżej jest mi do Hannah Arendt czy Paula Ricoeura, którzy jednak konteksty ograniczali. Moją próbę charakterystyki języka formacji mentalnej chocholego języka opieram na inspiracji tekstem przekładu Czesława Miłosza, świetnego i wizyjnego poematu T.S. Eliota Wydrążeni ludzie. Cytuję. Pan Kurz, on umrzeć. A penny for the old guy. To jest motto. My, wydrążeni ludzie. My, chochołowi ludzie. Razem się kołyszemy, głowy napełnia nam słoma. Nie znaczy nic nasza mowa, kiedy do siebie szepczemy. Głos nasz jak suchej trawy, przez którą wiatr dmie, jak chrobot szczurzej łapy na rozbitym szkle w suchej naszej piwnicy. Kształty bez formy, cienie bez barwy, siła odjęta, gesty bez ruchu. Uważam ten przekład autorstwa Miłosza, Eliotowego The Hollow Man z 1925 roku, za bardziej poetycki od przekładu może wierniejszego pod tytułem Próżni ludzie Andrzeja Piotrowskiego. Nie znaczy nic nasza mowa. Fake mowa to chochola mowa, tak jak fake
referendum. W przypadku właśnie uchwalonego głosami PiS et consortes referendum wyborczego zgadzam się z profesorem Radosławem Markowskim, który nazywa to referendum referendum wstydu. Tekst można znaleźć w Rzeczpospolitej dwa dni temu. Markowski podaje przekonujące argumenty politologiczne i socjologiczne za Maxem Weberem, ale mnie głównie interesuje język, bo pytania zadawane w uchwale o referendum są pseudopytaniami, bowiem za dużo sugerują swoim układem i nacechowaniem. Te pytania są wielką manipulacją. Neutralne pytanie w referendum powinno być sformułowane tak, aby nie wywierało wpływu na odpowiedź wyborcy poprzez język czy ton. Wyrażenia takie jak nielegalni imigranci czy przymusowy mechanizm relokacji mogą prowokować określone emocje, podobnie jak wyprzedaż majątku czy niesławna biurokracja europejska. Bardziej zneutralizowane sformułowanie, jeśli merytorycznie byłoby to zasadne, choć wiadomo powszechnie, że to fałszywa przesłanka, brzmiałoby na przykład tak. Czy zgadzasz się na przyjęcie określonej liczby uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki w ramach proponowanego planu relokacji Unii Europejskiej? Takie sformułowanie nie zawiera emocjonalnie obarczonych słów ani fraz, które mogłyby wpłynąć na decyzję wyborcy. Oczywiście może być konieczne dostarczanie dodatkowego kontekstu lub informacji, aby wyborcy mieli pełne zrozumienie tego, na co głosują. Dlatego potrzebna byłaby Byłyby potrzebne liczne debaty, akcje edukacyjne dostarczające kontekstów i wiedzy. Referendum to nie jest tylko pytanie o opinię, to w założeniu narzędzie demokracji bezpośredniej. Miłosz przekłada poemat Eliota, który stał się moją inspiracją, dalej. Więc okrążajmy kaktus nasz, kaktus nasz, kaktus nasz, więc okrążajmy kaktus nasz o 5:00 rano. Pomiędzy ideę i rzeczywistość, pomiędzy zamiar i dokonanie. Pada cień. Nie chcę brzmieć apokaliptycznie, a taka była intencja poematu Eliota Miłosza. Mam nadzieję, że ten absurdalny, chocholi język zostanie powstrzymany. Nie można marzyć o tym, żeby zniknął, ale jego wpływ na polską rzeczywistość jest przemożny teraz i niszczący. Wydrążona została konstytucja, wydrążona sprawiedliwość, wydrążone prawo, wydrążone sądy, wydrążono referendum. Jedynym sensownym zachowaniem wobec chocholego tańca tych wydrążonych ludzi jest zignorowanie go i śmiech. Przecież to nie jest żaden symbol, to nie jest żadna świętość. Śmiejmy się pełną piersią, bo to chocholi miś Stanisława Barei z 1980. Dzięki wielkie, to była Polska Fika o chocholim referendum. Zapraszam serdecznie do następnego razu, pewnie za tydzień.